Witamy wszystkich. Na chwilkę nagramy, bo tu muszę parkę złapać gołąbków z tych świeżych, co chodzą mocno. Już widzę parę. Rafale, widzę parę dla ciebie gołębi. Się zarazem. Wyłączam, za chwilę się odezwę. Już złapaliśmy, kontynuujemy dalej. Puścimy to teraz pod zaciąg. Nie wypuszczaj, kurwa, bo już znowu będziesz. Zapisz mi. Ale już to mało, nie? Ja pan tyle. Pan? Co? Ty, siatka. W górę pan otworzył. O kurde. Kurwa, ty będziesz, będzie znowu łapał siatkę. Ty idź do domu, ja nie przyjdę łapać. Ja już nie mam wiadaczy. Jeszcze kurwa sama. No w kółko łapają. Co? W kółko łapają. One mu wyskoczą kurwa górą. Co? One wyskoczą mu górą. No wyskoczy, czasami się zdarza, że wyskakuje. To co? Kalapaty czy? Nie, związany on jest. Co? Jest, związany. Ona jest związana też pan mówił. A dlaczego? No bo uciekała. Za mocno, zobacz. Proszę zobaczyć. Hmm. Jak one się zachowały? W kółku, w koło latały. Siatki nie wywaliły. Ty. Dobre? Czyli jak mówię, patrzę, zobacz. Dobra, zobacz, jeden wyszedł. No, mówiłem ci? Drugi tam idzie. Nie. To jest ten sam, usiadł. No, ależ fuksa mieliśmy, ja pierdziule. Normalne czuby, nie? Co? Normalne czuby, gołębie. Jeszcze takich nie mieliśmy gołębi. Panowie, jeszcze takich nie mieliśmy gołębi. Weź zobacz, czy jest naciągnięta siatka. Otworzyć? Gdzie otworzyć? Naciągnij tylko, zobacz, czy jest naciągnięte. Człowieku. Ale wyskoczył jeden i nie uciekł, co? Ale mi się wkurzył, nie? Gdzie była? Weź ją do domu, oleju dasz, proszę cię. Dziękuję. Nawet ich nie szmyram, nie? Nie szmyram szmaty chowane, co? To panowie chyba nie będzie oblatywane, bo to są mocne gołębie, jak widzicie. A, tam wczoraj chciałem powiedzieć, widziałem, ktoś pisał na grupie o lotowaniach. Już mówię. Panowie, jak macie gołębie na wioskach na przykład, mają 5 domków czy 20 domków i gołębie są wynoszone, gołębie idą. A powiem wam sytuację na przykład u mnie. Niesiemy moje gołębie wszystkie na 10 km i wracają. A niesiemy je 3 km lub 2,5 km na rynek i gołębie wracają 2,5 godziny, a może być, że 20% gołębi nie wróci, bo tam jest taki sam klimat, nie klimat, takie same bloki wojskowe i gołębią się wali w głowie i nie wiedzą, co jest zgrane, bo z góry widzą to samo. Leszku, mam rację? Jak z rynku nam idą gołębie? Dziadowsko. No jaki, nie idą. Dwa i pół kilometra nie idą. I w mieście budynki są podobne, gołębią się myli, a żeby latały gołębie i wracały, to trzeba to trenować, zdrowe żeby były. I też jest duże szczęście, bo to gołębie są krótkie. To nie, to nie są pocztowe. Pocztowe giną, ja lotowałem. Ale najważniejsze trenować. Trenować, jeszcze raz trenować.
Chcę pokazać tylko człowieku. Czy one rozerwą to człowieku? I tak to wygląda. A gadają, że tam murzyny czy ciemne lotują przez wioski, jak one idą przez lasy, idą gołębie. Oczywiście, jak gołębie chodzą mocno, to powinny wracać, ale też niekoniecznie. Pójdą w inny kierunek. Muszą być mocne gołębie i dobrze trenowane. Tak samo jak ktoś trenuje coś, to robi jakieś wyniki. Jak nie trenujesz, to i nie robisz wyników, panowie. Dobre odżywki, dobre karmy. Rafale! Tutaj to jest, proszę państwa, wysyłka dla kolegi Rafała Storcz w prezencie. Zaraz pokażemy. Takie gołąbki. Parkę dostał. Prawdopodobnie parka to jest z tego stada, co przyjechały godzin. 3 godziny gołębie chodziły. Byłem u gościa. W sumie kolega był, co wziął ode mnie te. Tu są dwie samiczki, Rafale, i jeden samczyk. Ten samczyk ma ogon brzydki, ale z prezentów się nie wybrzydza. Jutro to dostaniesz. I tutaj dla pana wysyłam czaposze. Prawdopodobnie para, gruchają. Gołąbki są na obrączkach, ten jest jeden na obrączce. Tu, Rafale, może być para, nie musi być. Razem się działo, nie wiemy co to jest tutaj. Dobra, pozdrawiamy. Jutro kolega prawdopodobnie zrezygnuje z gołębi, z dereszy. Będzie chciał sprzedać, fajne deresze, gonione ma. Coś się pytał, czy mu nie wystawię na Olixa. Zobaczymy. I tak hodowla wygląda, panowie. To wszystko idzie tutaj.